Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dzień dobry Państwu, aktualności ze świata boksu. Witamy w kolejnym wydaniu magazynu W Ringu. Firma Toto dba o tę dyscyplinę sportu. Niestety nie w takich nastrojach, w jakich chcielibyśmy Państwa dzisiaj przywitać, bo Polska nie ma na razie piątego zawodowego mistrza świata. W Providence w Stanach Zjednoczonych Dimitrios Andrade okazał się rywalem za silnym, nieuchwytnym dla Macieja Sulinskiego. Wygrał absolutnie w sposób niepodlegający żadnej dyskusji. Dzisiaj o tym, a także o najbliższym weekendzie będziemy rozmawiać w towarzystwie gości, ekspertów, dwóch ludzi, którzy mieli spotkać się podczas Polsat Boxing Night w ringu. Niestety promotor jednego z nich nie wyraził wtedy zgody, ale są dzisiaj w ringu naszym tutaj przy stole. Trener Macieja Sulinskiego, między innymi Piotr Wilczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Maciej Miszkin. Dzień dobry. I nasi dwaj komentatorzy, eksperci, Janusz Pindera. Witam serdecznie. Andrzej Kostyra. Witam. Witam panowie. No tak jak mówię, no spotykamy się niestety nie w takich nastrojach, w jakich życzyliśmy sobie kilka dni temu. Piotrek przyjechał do nas, no nie powiem, że prosto z Providence, bo raczej z Dzierżoniowa, do którego zawitał kilkadziesiąt godzin wcześniej. Ta walka nie poszła tak, jak zakładał Maciek. Ta walka, myślę, nie poszła tak, jak ty zakładałeś. Tak, od razu z góry widzieliśmy, że to będzie ciężka walka, że to nie będzie walka, że to będą szachy. Widzieliśmy, że praktycznie on nie pójdzie na całość i nie otworzy się, nie będzie ryzykował, będzie praktycznie boksował, jako kontrbokserem będzie w ringu. I tak było, ale dzień przed walką mówię: Maciek, ciekawe, czy on nie zaryzykuje, bo naruszyliśmy jego ego, tak, na konferencji. Czy nie pójdzie od pierwszego gongu do przodu? Bo widać było, że już troszeczkę Maciek mu dał mu do zrozumienia, że nie będzie już jaki potulny, dał mu troszeczkę, tam parę słów powiedział, gdzie uważam, że była do tego czysta podstawa, że Maciek tak zareagował, bo cztery razy spotkania z kibicami, cztery razy przychodzenie 40-50 minut po czasie, no to mistrzem można być, ale też trzeba szanować, trzeba być mistrzem z klasą być. Także to jest, jeżeli chodzi o jego takie podejście do tego, to troszeczkę było to nieładne, dlatego Maciek się zdenerwował i troszeczkę tam mu powiedział, gdzie to, jak widać było, że w jego zachowaniu, że to go zabolało. I mówię do Maćka: Maciek, też musimy być przygotowani, że on może zaryzykować i na nas pójść. Nie sądziłem, że to będzie od razu od samego początku, że myślałem, że może gdzieś druga runda, że on będzie chciał pierwszą rundę zrobić rozpoznawczą, zobaczyć, a od drugiej rundy wziąć, zaatakować. Okazało się, że ruszył w pierwszej rundzie. Okazało się, że jest, no powiedzmy sobie szczerze, był szybszy od Maćka. Mobilniejszy, te nóżki szybciej pracowały. No, zrobił coś, żeśmy chcieli w pierwszej rundzie, czyli nam zależało na tym, żeby on praktycznie sam skrócił ten dystans, bo wiedzieliśmy, że nóżki będzie miał szybkie, będzie lotniejsze, ciężej nam będzie nam skracać te pole walki, ale on zrobił coś, co myśmy chcieli od samego początku. Może to było troszkę z zaskoczeniem też i dla Maćka, ciężko powiedzieć, ale trzeba przyznać, jest to zawodnik bardzo mobilny, bardzo boksujący, czytający walkę, szybki. Bo naprawdę okazało się, że był szybszy od Macieja. I uważam, że ten zawodnik, Maciek mógłby 100 razy lepszą walkę stoczyć z Golovkinem w takiej dyspozycji, jaki był naprawdę Maciek w dyspozycji, czy z Canelo. No ewidentnie ten styl mu nie pasował. Powiedzmy sobie, styl robi walkę. Maciek stoczył super walkę z Kulkajem, gdzie walkę wygrał. Z Kulkajem boksował Andrade i przegrał 2-1, czy tam 2-remisu. Ale jak to już powiedziałem, styl robi walkę, ewidentnie temu styl zawodnika nie pasował. No i Maciek praktycznie, no,
co by chciał, nie próbował, no byłoby. Pewnie by się dzisiaj można założyć, że gdyby doszło do drugiej walki Andrejda z Kulkajem, to Kulkaj wypadłby lepiej od Macieja Sulenckiego, bo po prostu ma inny styl boksowania, pewnie trochę szybsze nogi, pewnie trochę szybsze ręce i byłaby szansa na równiejszą walkę. Z kolei nawet w tej dyspozycji, w której widzieliśmy Maćka, można zakładać, że gdyby doszło do rewanżu z Jacobsem, to ta walka też wyglądałaby rewanżowa zdecydowanie lepiej dla Maćka. Natomiast zacznijmy od początku, bo przyjęliście taką retorykę, że mamy na tę walkę kilka wariantów. A, B, C i D. Dokładnie. I nigdzie gdzieś nie udało mi się uzyskać takiej informacji po walce, jaki był ten wariant B, jaki był wariant C, jaki był wariant D, skoro ten wariant A zawiódł, czy też zawodził w trakcie walki. Znaczy może do tego, że nie pamiętam, nie przypominam sobie, ja jako trener, żebym tyle czasu spędzał na analizie, na oglądaniu jakichś tam zapisów. Może niepotrzebnie. Siedziałem wieczorami, nagrywane były sparingi, nagrywane były tarcie, oglądane były walki Andady, Maćka, walki. Siedzieliśmy razem, analizowaliśmy, naprawdę podeszliśmy do tej sprawy dobrze. I teraz, jeżeli jest plan A, plan był A taki, że wywierać na nim presję, siedzieć blisko, skracać ten dystans, żeby nie dać mu za bardzo się rozkręcać, zamykać go przy linach, przy narożniku, tam wyprowadzać dużą serię ciosów, zaczynając od góry, od dołu, kończyć znowu na górze, bezpiecznie oddalić się pół kroczku w tył, nie odskakiwać pół ringu, bo znowu byśmy musieli wypracować, żeby ten dystans skrócić. Ale okazało się, że naprawdę jest szybszy od Macieja. W tym dniu był szybszy. Mobilniejsze nóżki by naprawdę szybciej pracowały. I były takie założenia, żeby szybko schodzić. Na pewno Maciej próbował raz, drugi, trzeci. No i gdzieś też do głowy wchodzi tak jakby już zniechęcenie, ta pewność gdzieś zaczyna być coraz mniejsza. Plan był drugi taki, jeżeli on na nas podejdzie, żeby go po prostu wejść w cios, tak? Jeśli on zaryzykuje, wchodzi głowa w dół, wchodzimy w cios. Ale też się okazał w tym dniu szybszy. On po prostu... On wchodzi w akcję bezpiecznie dla siebie, że ale nie ma szans. Jeszcze jak wchodził w akcję? Zobaczcie się, że dosyć niebezpiecznie dla nas, tak? Wchodził, on wchodził prawidłowo i uważam, że to zrobił genialnie. Wchodził za każdym razem, można to nawet obejrzeć z głową w dół, nawet nie patrzył, gdzie bije. Ta głowa była tak nisko, że też bałem się parę, żeby tego zderzenia głową nie było, ale chodził tak blisko, tak się asekurował, ale wchodził zdecydowanie, tak, tymi ciosami obszernymi, bitymi, nawet można powiedzieć z góry. Z overhandy. Dokładnie. Słuchajcie, bo to też jest tak, że część kibiców powiedziała i dziennikarzy po tej walce, że ten knockdown gdzieś zabrał Maćkowi koncept walki. Ja się z tym nie zgodzę. Ja myślę, że bardziej mu tutaj zabierała koncepcję to, o czym mówi Piotrek. Szybkość rywala, jego nieuchwytność, ta boczna pozycja. Okazało się, że rywal boksujący z pozycji Mańkuta to nie zawsze jest rywal boksujący tak samo z tej pozycji. Ktoś, kto pewnie był bardziej schematyczny, to Maciek sobie z nim radził, bo sparował z wieloma zawodnikami. Ktoś tak jednak nie szablonowy jak Andrejt mu nie do końca pasował. I chyba jeszcze jedna kwestia, no te ciosy, które próły powietrze, to jest zawsze dla zawodnika frustrujące. Jak ty chcesz sobie kogoś ustawić i jednak jakby kompletnie nie trafiasz, ale pamiętacie nasze spotkanie tutaj kilka dni temu przed walką. My mówiliśmy tak od razu. Maciek nie lubi zawodników szybszych. Jeszcze jak są szybsze ręce rywala, to a można... Kto lubi? No, nikt nie lubi, nikt nie lubi. A tutaj się okazało, nikt nie lubi, że są i ręce szybsze i przede wszystkim nogi szybsze. Tak? I tu gdzieś zaczął się chyba ten główny problem całej operacji pod tytułem Andrejt. Znaczy ciężko też wprowadzać plan A, B i C. Rozumiem, że są plany, natomiast gdzieś w stylu Maćka. Ja mówiłem, że ten pojedynek jest na 50-50 na przykład przed samą walką. Natomiast też tutaj nie było takiej przewagi Andrade, gdzie on zdeklasował w każdej rundzie. On po prostu zrobił minimum więcej. W niektórych było, jak czytam statystyki, Maciek zadał 5 ciosów, ten 7. Maciek 5, ten 10. Było chyba 5 czy 6 takich rund. Natomiast żeby Maciek zrobił troszkę więcej, to ja myślę, że Andrejt w tym dniu by zrobił jeszcze więcej. Po prostu on sobie zrobił tą walkę z zapasem. Natomiast wracając do tematu, po prostu stylowo się nie zgrało. Maciek nie miał argumentów, nie miał narzędzi do tego, żeby wykorzystać jakiś plan. Bo Maciek przeważnie skraca dystans przez ciosy proste. Dosyć szybkie nogi, szybkie ręce, swobodne zadawanie ciosów prostych i wtedy ponawia atak ewentualnie jakąś kombinacją w pół dystansie.
Natomiast tutaj nie miał punktu zaczepienia, bo Andrej mu tego punktu nie miał. Nie mógł skrócić przez ciosy proste dystansu, a nie jest zawodnikiem takim jak na przykład Canelo czy Golovkin, który idealnie skraca ring, który przede wszystkim jest znakomitym body puncherem, czyli tym, który bije po dołach, nawet nie tylko na korpus, ale po ciele, po rękach rywala, żeby go trochę zwolnić, żeby unieruchomić mu głowę. Po prostu tego Maciek nie ma i ja zgadzam się z Maćkiem, że on jakby stoczył 10 na 10 z Andrade pojedynków, to one mogłyby wyglądać bardzo podobnie. Bo Maciek wcale nie musiałby gorzej wypaść z Lemie na przykład, czy nawet z Golovkinem, może powiedzmy, ale z tej klasy rywalami nie musiałby gorzej wypaść, bo po prostu miałby jakiś swój plan na walkę, który by realizował. Tutaj chciał zawalczyć w swoim stylu. Nie zmieniać, tylko w swoim stylu lepiej od Andrade i ten Andrade styl prezentował lepiej. Prosiło się oczywiście o to, żeby zacząć gdzieś akcję ciosami na dół, natomiast to sobie można rozmawiać w teorii, bo za chwilę się okazuje, że tego faceta nie ma, że on zmienia miejsca, prawda? I... Pamiętacie, jak rozmawialiśmy tuż przed walką, mówiliście, że początek będzie wyglądał w ten sposób, że Maciek zaatakuje. Wyraźnie. Natomiast ja wtedy założyłem taki scenariusz, że będzie odwrotnie, że to zaatakuje Andrade. Że może być tak. I że może być taka sytuacja, że to też trzeba uwzględnić. To, co już tam mówił Piotrek wcześniej, że nie wiem, czy to było wymogiem, czy to było wynikiem sytuacji, o której ty mówisz, że poczuł się trochę udrażniony. Być może nie, to jest na tyle inteligentny. Ja uważam, że od początku on grał swoją grę. Że on po prostu grał swoją grę. I teraz jest cała sytuacja. Na każdą grę trzeba mieć zdecydowane antidotum. Nie wiem, bo to tylko Maciek wie doskonale w swojej głowie, czy po tym knockdownie, po tej całej kumulacji sytuacji, kiedy on nagle poczuł się trochę bezradny w tej pierwszej rundzie, to nie był taki bardzo wyraźny sygnał dla niego, nie, wszystko jest nie tak, jak sobie myślałem przed tym pojedynkiem. No, i gdzieś tam później następuje taka blokada, bo ja w tej walce, mimo wszystko, przy całym założeniu, że Andrade był świetny, że ma jednak ten piekielnie niewygodny styl, ta boczna pozycja, to zejście z głową, od razu mi się przypomina walkę Martinez, jak nokautował Williamsa, prawda? Też było to zejście zdecydowane głową w dół, był lewy sierp na górę, tak i ten ciężki nokaut, prawda, jak znokautował Martinez swojego rywala, też 1,85 m wzrostu. Sergio Martinez. Tak. Sergio Martinez, tak. I mówię... Maravilla, tak? Tak, i to też była taka ucieczka przed tym ciosem. Bardzo trudny taki zawodnik wtedy jest do boksowania. No ale to wiedzieliście, że on jest taki trudny. I na takie akcje, że on bije, bardzo obniża tą pozycję, ucieka z głowy, też trzeba mieć jakieś antidoty. Czy bardzo ciężko jest, Piotrek, znaleźć na przykład sparring partnerów, zwykle każdemu odpowiadającego gdzieś charakterystyce najbliższego przeciwnika, ale powiedz, czy gdzieś ci sparring partnerzy, bo powiedziałbym, że ich nazwiska były w Polsce dosyć o jednego wiane tajemnicą, czy to byli zawodnicy boksujący w podobnym stylu do Andrade'a, czy jednak mańkuci, ale kompletnie inaczej boksujący? Zaraz na te pytanie odpowiem, ale zaraz chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej. Maciek miał 19, nie pamiętam lat, ile średnio boks zawodowy. Zero doświadczenia z boksu amatorskiego, zero konfrontacji z najlepszymi zawodnikami w świecie, boksuje na przykład te odwroty pozycji. Ja, mając prawie 300 walk, ja boksowałem praktycznie samą czołówką światową. Ja na przykład nabierałem z czasem, ja dojrzewałem z czasem, tu ponieważ po 200 walce, po 200 walce dopiero się nauczyłem pewnych rzeczy. U Maćka właśnie brakło doświadczenia amatorskiego. No jakby nie patrząc, Andrade był mistrzem świata w boksie amatorskim. Doświadczenie boksował z Jacobsem, boksował z wszystkimi najlepszymi w świecie. I tutaj mi się wydaje, że też dużą rolę odegrało brak doświadczenia, brak jakby takiego znania z szybkiego, jakby zazwyczaj jest tak, że w boksie amatorskim mamy 3 rundy po 3 minuty. Jeżeli pierwsza runda nie idzie, nie mamy czasu. Musimy szybko, w ciągu minuty zmienić taktykę, zmienić sposób boksowania, żeby te 2 rundy jeszcze wygrać i walkę uratować. I tutaj brakło u Maćka, ewidentnie brakło doświadczenia z boksu amatorskiego. A czy to nie jest tak, że na tym najwyższym światowym poziomie możesz mieć 10 trenerów w narożniku, a ty sam jako zawodnik musisz mieć tę umiejętność jakby zmiany obrazu walki, jeśli chcesz wygrać pas. Trener jest, jak jest walka bardzo na podobnym poziomie, decydują detale, szczegóły. Niekiedy ten trener naprawdę ten szczegół wychwyci, ale za niego do ringu nie wchodzi. Nieraz zawodnik jest w ringu i on też, ja się czułem pewnie, jak miałem trenera u siebie w narożniku i wiedziałem, że jest mocny.
ale to mi tylko dawało otuchy, ale do ringu wychodziłem sam i sam boksowałem. Wracając teraz do tematu sparring partnerów. Mieliśmy tam sparring partnerów dwóch, jeden taki był Akim, coś tam, to się nie pamiętam nazwiska, przepraszam, no nie będę nazwiskami, bo nie wiem. On sparował z Billy Joe tym Sandersem. A był już Maćka na sparringu w Warszawie, kiedyś jak Mitruk trenował, nie? To nie ten. Nie, na pewno nie ten, oni się nic nie znali. I to był najlepszy sparring partner. Naprawdę przypominał, no brakowało mu dużo, ale przynajmniej ustawieniem się tym bocznym, troszeczkę się nieraz odchylał, to był najbardziej zbliżony. A drugi mieliśmy takiego troszeczkę Fizola, który bardziej był właśnie taki ten overhand, taki ten lewy, i był amator. Dwóch amatorów było, także ci amatorzy niekiedy robili lepszą robotę, jak ci zawodowcy. No bo są głodni, nie na cwaniaka, żeby nie przyjąć, tylko żeby pracować. I te sparingi wyglądały różnie, wyglądały lepiej, wyglądały gorzej, ale Maciek mnie mówi, sam wiem po sobie, że ja zawsze sparingi miałem kiepskie, a wchodziłem do ringu i ten obraz tej walki był zdecydowanie lepszy. U Maćka podobno jest tak samo, to nawet już mogę powiedzieć po krótkim doświadczeniu przed walką z Rosadą, że też te sparingi nie były za dobre, a wyszedł i zaboksował, do tego sumie było przepięknie. I tu były te sparingi, naprawdę nie wyglądały źle. U Maćka tylko też był brak doświadczenia, umiejętność zachodzenia w lewą stronę, ale chodził w lewą stronę. Chodził w lewą stronę, tu się krzyczało, krzyczało, krzyczało. No ewidentnie w walce ja straciłem głos, żeby Maćkowi ten, żeby krzyczeć na to, że chodzić w lewą stronę, chodził w prawo. No na później na rozmowie, no mój Piotrek, no jakoś, no nie wiem, no czułem się może bardziej pewnie chodząc w tą prawą, bo no czułem się pewnie, także też do końca nie znam odpowiedzi, dlaczego on chodził w tą prawą stronę, bo no stwierdził, że czuł się troszeczkę pewnie, tak. To był Mańkut, który miał bardzo mocną prawą rękę, a to też nie często się zdarza, nie? No. Właśnie, bo są Mańkuci, tak? Jest pewien schemat boksowania z Mańkutem. Na 10 Mańkutów 9 ten schemat pasuje, na tego 10 niekiedy boksowanie jest schodzenie na tak na zawodnika praworęcznego. Czy to był ten 10? No ciężko powiedzieć, no ja nie byłem w ringu, Maciej był w ringu, ale można powiedzieć, że te całe jakby teoria i schemat boksowania z Mańkutem nie do końca pasował na walkę. No bo to nie jest typowy Mańkut. Andrzej, twoja optyka na ten pojedynek. Ja myślę, że to będzie doświadczenie, które zaowocuje dla Maćka. No wszystko szło po gruzie. On jeszcze nie był w takiej sytuacji, gdzie właściwie nic nie wychodziło. Jeżeli ma się doświadczenie z takich trudnych walk, gdzie trzeba przyłamać tę słabość, trzeba dać jeszcze więcej. No nie idzie, ale jeszcze spróbuję, no bo nie szło, no bo z tych rund to tylko chyba z tego co pamiętam w 7 rundzie było 7 celnych ciosów, pozostałych było poniżej 5, a w jednej był jeden celny cios. Z Maćkiem SMS-owaliśmy podczas walki, no więc, ja chyba nawet tę rundę wypunktowałem dla Maćka, natomiast generalnie u sędziów to było 13-0 dla Andrejda. Tak. No, także to ja myślę, że to będzie okej. I ja teraz jestem ciekawy, no, dużo było głosów, że zrobiły błędy, popełnił Piotr. Ja powiem szczerze, że nawet niedawno, posłuchaj, zadzwonił do mnie jeden ze znanych trenerów i opowiada mi, ile to błędów popełnił Piotr, bo mówi, ja tam robiłem pracę magisterską u Witka Nowaka, jak walczyć z Mankutami, ja to mogę powiedzieć, ja mówię, słuchaj, to sobie rozstrzygną Maciek i Piotrek. I już. Ja powiem jeszcze jedną rzecz taką, że wszystko było przerabiane, jakieś tam kombinacje, nie da dużo, 4-5, żeby też w głowie nie zmieszać, trzymaliśmy tego, wychodziło to w ringu, wychodziło chodzenie ten, ale wyszedł Maciej do ringu i to wszystko nie zaczęło działać. No i teraz jak znaleźć pomysł, receptę, no, czyli jakby udzielenie kolejnej wskazówki, zrób może taką kombinację. I ona nie była zrealizowana. Później była kolejna kombinacja, nie była zrealizowana. No to co, chciałem go jeszcze zmobilizować, tak? Czyli jakieś kombinacje, które ja mu przekazuję, żeby zrobił przynajmniej akcję. Chciałem nawet, żeby on przyjął, mówię, i spytałem się go, pamiętam, w którymś w rundzie, czy bije mocno. Mówię, to mówię, przyjmij tego prawego na czoło, na blok i od razu gruchni swoim prawym. Dokładnie. Mówi, no jak nie bije mocno, to przyjmij, nie bój się przyjąć ten cios. Teraz ludzi, którzy by zrobili to inaczej, jest dużo, tylko że wszyscy są, mają na wiedzę do powiedzenia, siedząc z tyłu. Jak są tacy mądrzy, dlaczego ten boks tak dzisiaj w Polsce kuleje, bo jak ja, to też ktoś do mnie napisał, ktoś do mnie tam pisał SMS-y, pisał mi na maila, czy na Facebooku, że on by zrobił tak i tak. Ja mówię, no to czemu, gdzie ty jesteś, czemu ten boks nie wygląda w Polsce inaczej? Jak skoro mamy tylu fachowców, to czemu ten boks tak kuleje? Na pewno to nie jest tak, że Wilczewski przegrał walkę z Andrejem.
Andrejdem i jest innym trenerem przed walką z Andrejdem, po Rosado, a po Andrejdzie, bo gdzieś tak rozumując, to trzeba by powiedzieć, że Fiodor Łapin jest słabiutkim trenerem, ponieważ Głowacki przegrał z Usykiem, a Diablo został znokautowany w pierwszej rundzie przez Gasijewa, czy drugiej. Bady Magier, no akurat on jest słabym trenerem, bo pamiętam, jak przygotowywał Tomka Adamka na Chada Dawsona, pojawiły się takie tutaj też porównania do tych dwóch pojedynków. Ja myślę, że jednak tak, no Krzysiek pewnie wypadł lepiej z Usykiem niż Maciek z Andrejdem i myślę, że też Tomek przegrał większość rund, bo brakowało mu szybkości i pomysłu na Dawsona, no ale jednak miał tego Dawsona na deskach. Znalazł pomysł sam jako zawodnik w drugiej połowie walki. To też to, o czym mówisz. To jest ważne, żeby sam zawodnik starał się... Wyciągnął szybko wnioski. Wyciągnął wnioski ringowe. Ja widziałem na przykład Sulenskiego w 10 rundzie, który chce wciągnąć w wojnę ringową Andrejda. No ale Andrej to nie jest gapa, nie jest zmęczony tym pojedynkiem, spokojnie oddycha, on się w ogóle nie denerwuje i on nie ma potrzeby wchodzenia w wojnę. Słuchajcie, nie wiem, czy się zauważyli, to jest taki cwany zawodnik. Ja Maćkowi mówiłem, przed walką się z Andrejem, mówię, słuchaj, gdy masz kryzys, to ja mam nie wiedzieć o tym w narożniku, sędzia ma o tym nie wiedzieć w narożniku, ja już nie mówię przeciwnik. Jak tylko masz mi powiedzieć, jak ja się spytam, czy jest ok, to masz mi, a troszeczkę mam kryzys. Masz być takim aktorem dobrym, że nawet jak dostaniesz cios, to ja mam o tym nie wiedzieć, nikt ma o tym nie wiedzieć. Niestety trzeba troszeczkę aktorstwa pokazać w ringu. I mówię, słuchaj, tak, jak złapiesz kryzys fizyczny, to masz wszystko robić, udawać, że boksujesz na pressingu, a w gruncie rzeczy masz oddychać. Masz tu niby robić zamieszanie, podchodzić, skracać dystans, a tyłek prawa, ty w tym momencie odpoczywasz, ale on o tym nie wie. A co Andrade robił? To Andrade zrobił to, co Macie miał robić. Andrade zasadzał na środku ringu, nóżki rozszerzył, ciężar ciała przyjął na zakończoną nogę, gdzie utrudnił, wydłużył automatycznie dystans, robił jakiś balans, który w jakiś sposób usztywniał Maćka napięcie mięśniowe jakieś było. Maciek się denerwował, on w gruncie rzeczy sobie oddychał. Ale z czego też wzięte? Z rutyny, z doświadczenia. Zmień pozycję, tylko jak pokazujesz. No, dokładnie, ale z czego się wierzę? Z doświadczenia. Ale, niestety, ale doświadczenie jedna, się nie uczy się w miesiąc. To się wszystko zgadza, ale jest jeszcze jeden element. Stawka walki. Stawką walki było Mistrzostwo Świata. No, to jest jednak wielka rzecz, że sobie uświadomisz, o co walczysz. Pas do tego, jakie za tą... I jaka przyszłość. Ale myślisz, że to usztywniło Maćka? Nie, ja nie mówię, ja myślę, że wiele rzeczy to mogło na to wpłynąć. Na pewno początek walki. Ale jeżeli w tobie jeszcze zostało coś więcej, to próbujesz w drugiej, kolejnych rundach poszukać tego wariantu, właśnie o którym mówi Piotrek, tego ofensywnego. Że ja tam nie widziałem ani jednego wejścia w cios. No nie było takiej jakby okazji. No ale zobacz, ja chciałem, a powiedz mi, do tego trzeba szukać. Po walce, czy on czuł te ciosy? Bo wiesz, w trakcie walki wiadomo, że powierzenie czuje. Po walce przyszedł do mnie, siedzieliśmy tak w parę sekund, bo tak nie było na to czasu, bo tam był tu wywiad. No i sam mówi Piotrek, mówi, ja mówię, no Maciek, ale to się, bo tam jakiś plan realizacji był. No mówi Piotrek, no tak wiesz, no co próbowałem robić, to jakby od razu na początku zaczął, już był plan, bo on był ruchliwszy, tu odskoczył, tu przeszedł. A bił mocno? Co powiedział Maciek po walce? Maciek mówi, że nie czuł właśnie, że no bił tak normalnie jak waga się, nie był jakimś nadzwyczajnym, tylko że był bardzo śliski, bardzo niewygodny. Mówi, że bardzo szybko przemieszczał się na tych nogach, że on jeszcze, jak się za nim pomyślał, ja wiem, Maciek, dlatego nie możesz robić akcji, na przykład z podwójnego lewego, podwójnego lewej, prawej w środku ringu, bo nie ma możliwości, żeby to się skończyło sukcesem, tylko trzeba pierw ruchem, balansem skrócić dystans, zagonić go w pod liny i tam kontynuować jakąś dłuższą serię. Ale zauważ, że praktycznie przez 36 minut trudno sobie przypomnieć sytuację, żeby był Andrej zamknięty w narożniku. Nie był, ale... Ze 2-3 razy gdzieś tam Maciek próbował go spychać na linę i to wszystko. Ale zobacz, przez cały dystans walki. Dlaczego Maciek wybrał Piotrka jako trenera? Bo to jest kontynuacja Andrzeja Gmitruka, jeśli chodzi o styl. Nie chciał dużo zmieniać. A jaki był styl Andrzeja Gmitruka? Ja wiem, bo trenowałem. To były ciosy przede wszystkim proste. Kiwka na unik czy na zakrąg i prawy nad ręką, to on na tym on wybierał takich zawodników. Zobaczcie Masternaka z czasów jeszcze, kiedy był młodszy, zobaczcie Adamka, to jest lewy prosty, powtarzalny, gdzie zawodnik jego raczej był szybszy, bo takich sobie dobierał zawodników Andrzej Gmitruk, i kiwka na prawy. I Piotrek, powiedzmy, wydłużał dystans, jak chodziłem do niego na tarczę, to bardzo dobrze wydłużał dystans, jest dużo ciosów prostych. No bo taki też ma styl jako trener, ale to nie jest
trener, który uczy typowo, na przykład Andrzej Gmitruk, skracania dystansu, bicia po dołach i skracania tego ringu. To nie jest ta specyfika trenera, po prostu każdy ma swoje funkcje, nie ma takich super wszechstronnych. Spokojnie, a z Banksem to jak wyglądała walka? Wszystko zostało zmienione z Banksem, bo przecież początek walki wyglądał w ten sposób, że Adamek czekał na Banksa, na zakrok, próbował go zrobić, dostał jedną, drugą bombę, przegrywał walkę i wtedy była akcja, idziemy do przodu. I był przy linach, były ciosy na korpus. Nie. O samej technice zadawania, ale nie, no, potem jest chyba ważne, że Andrzej był jednostronny, nie, ale tutaj nie mówimy teraz o Andrzeju. Potem jest pewnie Janusz czynnik ludzki. No, ale mówimy o czym innym. Moim zdaniem, i tutaj przyznał to bardzo szczerze Maciek i za to mu po prostu nie ściemniał niczego, po prostu stwierdził, że czuł się bezradny, że był słabszy. Są czasami takie walki. Nie wiem, czy by kolejnych 10, że kolejne 9 by tak wyglądało. Nie jestem tego aż tak do końca przekonany. Być może znalazłby w sobie jakąś możliwość inaczej, innego rozwiązania tego pojedynku. Natomiast w tym pojedynku wszystko to, co miał Andrzej, zadziałało na plus, natomiast te wszystkie, mówiąc krótko, zneutralizował wszystkie możliwości, jakie ma, generalnie wiem, generalnie jakie ma Sulewski. My oglądając ten zawodowy boks, wy pewnie lat 40 czy 50, my 20 parę czy 30. To zaraz dojdziesz. No nie, no to mówię razem. to jednak doświadczyliśmy takiej sytuacji, że nie wydarzy się taka historia, że wszystko zawodnik, któremu kibicujemy, będzie wygrywał. No, ma czasami słabszy dzień, ma czasami rywala trudniejszego i też pamiętamy różne walki, gdzie nasi zawodnicy, im nie szło, że się nie najlepiej, niekomfortowo czuli z rywalem, ale jednak no, potrafili przynajmniej na taki moment, kilku rund, znaleźć taki, powiedziałbym, sposób, żeby dać nam na chwilę nadzieję, prawda, że gonili, że zmieniali taktykę, że gdzieś tam rywala zmusili do błędu. Tutaj oglądaliśmy tak naprawdę 12 rund bez radności. Ale to może była pierwsza walka taka poważna. Ale zobacz, miał Jacobsa, prawda? Oczywiście, ale to jest ten raz. Ale ten Jacobs nie zmusił go do jakiegoś wielkiego pomysłu. A tutaj on w każdej sekundzie walki musiał pracować głową fizycznie, bo nie było sposobu. Ja uważam, że ta walka, jak się już przydarzyła się przegrana, to tylko trzeba z niej wyciągnąć wnioski. Lepiej jedną przegrać i być lepszym zawodnikiem i 10 wygrać i dalej stać w tym samym miejscu. Ja uważam, że Maciek jest zawodnikiem boksującym dalej z tej najlepszej czołówki w świecie. Po prostu ten ewidentnie mu zawodnik nie pasował. Teraz jakbyśmy z Maciek skonfrontowali tam z top 10, to Maciek z tym zawodnikiem... Ja absolutnie się z tobą zgadzam, że nawet jeśli Sulewski by przegrał, załóżmy, z Gołowkinem, to inaczej by się tę walkę oglądało, prawda? Bo miałby swoje szanse kilka razy, by trafił. To z pewnością. Ja sądzę, że Maciek po prostu się też trochę przed walką nieprecyzyjnie wyraził. Bo powiedział, no to jest najłatwiejszy mistrz świata, prawda? Natomiast no myślę, że boks jest na tyle sportem indywidualnym, bo człowiek każdy się rodzi inny, ma inne DNA i inne możliwości, że po prostu nie dla niego. Wyjątkowo dla niego był to zawodnik niepasujący. Dokładnie tak, ale słuchajcie, ale Maciek, teraz możesz powiedzieć, albo teraz tak mówisz, bo jest po walce, tak? Ale powiedzmy sobie, ale czemu to nie było też w jakiś sposób, bo nam, myśmy wiedzieli, ja powiedziałem Maciek, to nie będą boksą, będą szachy, tam będzie trzeba myśleć i nóżkami pracować, bo będzie ten, ale to też, nie wiem, może Maciek miał na myśli, może być bardziej prowokacji, popatrzcie się, on się dał się sprowokować, ja uważam, że te 4 konferencje, które były, które Maciek powiedział, że musimy się do niego z pełnym szacunkiem, to był mistrz świata, ale jego zachowanie w stosunku do nas, i tak Maciek to wspieranie, chciałbym może to zaznaczyć, żeby w jakiś sposób go sprowokować, bo wiedzieliśmy, że to będzie gonitwa, będziemy ganiali, nie da się złapać na tych nóżkach. I on zagrał w nasze gry, bo pierwszą, drugą rundę ruszył, ale może też Maciek się nie spodziewał, że faktycznie on wejdzie w tą gierkę, no bo... No może. Podobna sytuacja była w tej sławnej walce z Zbyszka Pietrzykowskiego z Cassiusem Clayem. To też po prostu, nawet mówisz, że tam brakowało Maćkowi doświadczenia. Zbyszek Pietrzykowski miał wielkie doświadczenie. Po prostu trafił na geniusza. Takim geniuszem, no, powiedzmy, mniejszego formatu jest Andrzej. I nie mógł nic temu Clayowi zrobić. No, próbowali ze sztamem wciągnąć go w gierkę, tak jak wy tam próbowaliście. A Clay nie łapał się.
jeszcze jest jedna dosyć istotna. Wiesz, dzisiaj można zawodnika obejrzeć, przeanalizować go na wszystkie sposoby. Tak. Oczywiście ring to jest ring. Pietrzykowski, jak wyszedł do Klajano, to tak naprawdę nie wiedzieli, trener widział go tam w jednej walce, gdzie walczył zupełnie inaczej. Natomiast z Pietrzykowskim, bo też wielokrotnie na ten temat rozmawiałem, czy ze Stasiem Zalewskim, słynnym masażystą, który opowiadał, jak to wszystko wyglądało. Tam w ogóle był splot przecież okoliczności. Zgubiony został ochraniacz na szczękę, od razu były też przebite wargi od zębów, mocno krwawił. Dwa, Zbyszek nigdy nie lubił biegać i zawsze uciekał od tego biegania. I tak mu totalnie zabrakło kondycji. Pamiętam, jak rozmawiałem z nim w Bielsku Białej, już pan 70-letni, opowiadał mi, no gdybym kiedyś więcej biegał na tych treningach. I ja w trzeciej rundzie to już prosiłem, żeby to się skończyło. Ja nie miałem w ogóle siły się ruszyć. Facet był nie do dotknięcia, zupełnie. Był tak nieprawdopodobnie śliski, tak się wyginał, był tak szybki. Po prostu czasami się trafia na takich pięściarzy. To się rzadko, ty na pewno też miałeś takiego zawodnika w swojej karierze? Miałem i nawet nie chcę wspominać, bo człowiek się denerwuje. Miałem takiego zawodnika, z którym trzy razy się spotkałem, trzy razy przegrałem. No i do dnia dzisiejszego nie znalazłem na niego sposobu, ani recepty. Ja nie będę mówił. Znajdziemy go. Ale myślę o karierze amatorskiej. Typowo amatorskiej. Słuchaj, a powiedz, czy uważasz, że trafiliście perfekt z przygotowaniem fizycznym? Że się wszystko zgadzało, jeśli chodzi o motorykę, świeżość? Wydaje mi się, że tak naprawdę Maciek naprawdę wygląda dobrze. Tylko, że mówię, na tle Andrade, który nie dał możliwości pokazania tego, to tak można teraz odczytać się, ale byli z nami Piotrek, który przyjechał pierwszy z nami tam, i Marcin później dojechał do nami ten dzień od przygotowania fizycznego. I tak naprawdę nie miałem wyobrażenia, miałem wyobrażenie, że to jest taki typ, jak teraz widzimy, jak to trenerzy pracują. Oni skupili się na takim, można powiedzieć, jak się cofnęli do jakiejś piłki lekarskiej, takie jak się kiedyś trenowało, ale to troszkę to usprecyzowali, udoskonalili. I ta dynamika była, siła, bo wszystko było tylko, że mówię, no nie było możliwości, żeby tego w ringu pokazać. Czyli ta tarcza na rozgrzewce też się zgadzała? Tak, no, wydawało mi się, że wszystko, ta tarcza była tak, żeby wchodzić na jego bezpośredni prawy, wchodzić swoim prawym z przejściem na zewnątrz, czyli w lewą stronę, od razu schodzić mu za plecy. Jeżeli on obniżał, bo jeśli myśleliśmy, że będzie coś takiego, jeżeli Maciek w niego wejdzie, bo on tak robi, obniżał pozycję. Wtedy Maciek miał z automatu schodzić mu za plecy, eliminować jego lewą i prawą rękę. I nawet niekiedy uderzyć cios na pograniczu V. No dobrze, zamknijmy tę dyskusję, bo tam jeszcze paru kolegów dziennikarzy się rozpędziło, już widząc w Andrade pogromce Canelo. Za chwilę się okaże, że 14 września być może dojdzie do tego pojedynku. No ja akurat nie jestem w tym gronie, który ma taką opinię, że będzie miał Canelo wielkie problemy z Andrade'em. Raczej widzę go tutaj w roli jednak faworyta. Polski Canelo myśli podobnie? Zdecydowanie. Poza wszystkim to Canelo jest w tej chwili na takim poziomie, że uważam, że jest poza zasięgiem każdego. Jeśli chodzi o najciekawszy pojedynek dla mnie do zorganizowania w tej wadze, to jest z Charlo. Ze względu na dynamikę Charlo, jego styl, taką naturalność, ruchliwość. Mówisz o Maćku, tak? Czy mówisz o Canelo Charlo? Mówię o Canelo Charlo. To byłby jednak dla mnie najciekawszy pojedynek. Natomiast uważam, że i tak Canelo jest poza wszystkimi. Poza tym ma odpowiednie narzędzia, jak to Amerykanie mówią, zabawki, do tego, żeby z tym Andrade poradzić sobie wcale nie tak trudno. Ja uważam, że to na przykład będzie dla Canelo, poza tym, że to jest niewygodny rywal, to zdecydowane zwycięstwo Canelo, bo przede wszystkim bije bardzo mocno po tułowiu, przede wszystkim potrafi skontrować kontratak Canelo. Wcale nie uważam, że byłby wolniejszy od Andrade'a, do tego bije w kombinacjach, czyli niełatwo się przygotować nawet tą dziwną obroną specyficzną Andrade'a na tą kombinację, którą ma Canelo, niełatwo się przygotować. No, ale wiemy, że dzisiaj Charlo to jest inna telewizja, inne rozdanie. Gołowkinowi nie chce dać zarobić po raz trzeci Canelo, więc... A ja słyszałem, że chyba Gołowkin nie chce tej walki. A ja słyszałem, że Canelo nie chce dać zarobić Gołowkinowi. A mi się wydaje, że to jest taka proces przeciągania. Ale może następny. Słuchajcie, zrobią to 5 na pewno Cinco de Mayo w przyszłym roku. Gołowki chciał koniecznie w Nowym Jorku, bo mówi, że już ma dość tego Las Vegas, bo tam jest to teren Alvareza i dlaczego tam. Natomiast wracając jeszcze do tego pojedynku. No ale teraz też powiedz... Ale pamiętajmy też, że Alvarez miał ogromne problemy z Larą. Tak naprawdę walki nie wygrał. To jest oczywiście troszkę inny rodzaj Mańkuta, ale jednak miał... Ale jest też chyba Janusz dzisiaj trochę innym miejscu. Dobrze, jest w
Wszystko, nie, to wszystko wiemy. Jeżeli miałbym, stawiać, to stawiałbym na zwycięstwo Alvareza z bardzo prostej przyczyny. Dlatego tu dwoma pierwszymi rundami tak naprawdę ustawił sobie walkę, zobaczył, jak to wszystko wygląda i później kontrolował tylko cały pojedynek. Myślę, że z Alvarezem musiałby jednak zaryzykować zdecydowanie bardziej. Nie wystarczyłoby, on by pierwszą rundą sobie tak walki z Alvarezem na pewno nie ustawił, a więc musiałby szukać, chyba że chciałby ładnie przegrać. Jeżeli by chciałby ładnie przegrać, to wtedy walka byłaby dosyć trudna dla Alvareza, skończyłaby się punktowym zwycięstwem, wysokim punktowym zwycięstwem Alvareza. Natomiast ciekawy jestem, bo pamiętajmy, to jest chłopak, który ma 1,85 m wzrostu, ma spory zasięg, ma bardzo ciekawy sposób poruszania się w ringu, był wybitnym amatorem, wybitnym, bo naprawdę jeszcze przed igrzyskami wygrywał wszystko, co było do wygrania z najlepszymi ludźmi, a więc to nie jest tuzinkowa postać, a więc takiej tuzinkowej postaci to też nie można jednoznacznie określać. A propos tego, z zasięgu mierzyli was przed walką dla potrzeb telewizji? Nie, ale gdzieś tam już jakieś mieliśmy jakieś... Bo my znaleźliśmy 187 na BoxRec-u, 194 znalazł Maciek chyba, 6, a ja nawet znalazłem 201, że ma ten zasięg. Ale to widać było w walce, że stojąc z miejscu wychylał się przy dobrym skręcie, Maćka sięgał, a Maciek by nie mógł sięgnąć, nawet jak dostawił nogę, czyli te zasięg ramion napadem miał potężny, miał duży. To też nie jest wytłumaczenie, tak jakoś, ale mówię, no potężny, ma naprawdę długie ręce. No Maciek na razie chyba nie ma domu takiego jednorodzinnego. To może nie wpadnie, Andrzej pomoże tam w umyciu okien ze swoim zasięgiem. Ja na pewno chętniej bym zobaczył taką walkę Canelo z Andrzejem, żeby też zobaczyć jakby tę taką bezpośrednią relację niż z Kowaliowe, bo się, że się też... Ale mi się wydaje, że... Z Kowaliowe może być bardziej emocjonująca, jednak tam może być trochę łomotania. Z Andrzejem myślę, że dla kibiców to by było ciekawe, czy ktoś go dorwie, prawda? Ale nie wiem, jak to, bo to trzeba też politykę trochę znać telewizyjną, a nie sądzicie, że oni chcą zrobić, tak to jest mój punkt myślenia, walkę Golovkina z Alvarezem, żeby Alvarez, żeby Golovkin wygrał i później zrobić za rok walkę, trzecią walkę z Canelo? No nie, bo pamiętaj, że to przede wszystkim Canelo sobie wybiera, bo to on generuje zyski. Ale to może będą ludzie od Canelo tak decydowały, że słuchaj, zaboksuj i zdobądź pas i dopiero będziemy rozmawiali o trzeciej walce. Ale wiesz, gdzie Canelo ma pasy? On może mieć trzy pasy franczyzowe, dla niego najważniejsze jest włoska firma Casucci, ile sprzedanych pay-per-view, ile ludzi przyjdzie do hali. Dobrze, a opcja dla Maćka, sądzicie, że to będzie dzisiaj ze strony Herna jakby postawienie na odbudowę Maćka, czy też w ramach jakby realizowania kontraktu następna bardzo trudna walka, no nie wiem, na przykład Lemie? Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, ja się zajmuję trenerką, w taką politykę bym się, nie chcę mi się, bo po prostu Ale z twojego punktu widzenia, ty uważasz, że dzisiaj po takiej walce generalnie trafił na bardzo niewygodny styl, ale był dobrze przygotowany, nic się nie stało, jesteśmy gotowi za 3-4 miesiące jechać, czy tam 5 miesięcy i boksować z rywalem z pierwszej dziesiątki na świecie, czy wolałbyś taką walkę w tej chwili, która da mu dużo pewności siebie, na przykład w Polsce z łatwiejszym rywalem? Podsumowując walkę, fizycznie Maciek nie ucierpiał, psychicznie może faktycznie troszeczkę doła mógł złapać, bo był bezradność mógł być. Dlatego teraz może taka troszeczkę walka, tak strzelam, no łatwiejsza taka na przykład walka z takim zawodnikiem jak no na przykład z tym, co boksował teraz Golovkin, czy tam no byłoby naprawdę taką na odbudowę nawet psychiki wyjść, no ciężko by było walkę miał, ale jest to co najmniej, że Maciek na pewno ma szansę, żeby tę walkę wygrał. Z kim? Z Rollsem. Z Rollsem. No, na przykład, no. Ale kto za to zapłaci? No dobra, ja nie mówię, że to będzie Rolls. Ja mówię takiego typu zawodnika i uważam, że dziś tam, żeby to mówić, bo mówię, fizycznie Maciek nie ucierpiał, psychicznie na pewno tak. Czy wy, Piotruś, mieliście okazję jakby porozmawiać i nie wiem, potwierdzić, że pracujecie dalej, że nic się nie zmienia, że ten statek płynie w tym kierunku, w którym płynął przed walką, bo Maciek no też jakby zabrał głos po walce i powiedział, że on musi wszystkie rzeczy przemyśleć, włączając to także jakby cały proces szkoleniowy. Wiecie co? Nie, na przykład na pewno o tym żeśmy nie rozmawiali. Maciek z żadnego bym sygnału nie dał, ale nawet jak mi da sygnał, to ja to zrozumiem, bo to dzisiaj jest moda taka, że
że tak się dzieje. Dzisiaj wygrywają zawodnicy, przegrywają trenerzy. To by się nie działo, to... Kiedyś tak było tylko w piłce, teraz jest coraz częściej tak w boksie. Teraz jakby trener był mądrzejszy, to zawodnik by wygrał. No, szkoda, że jeszcze trener nie wychodzi do ringu. Rozumiem, że na razie nie było żadnej rozmowy. Tak, ale jeszcze troszeczkę w połowie domu, troszeczkę żalów. Dobrze. Chciałbym, żeby przegrywa zawodnik, to w 110% jest winny trener. Chciałbym, żeby takie gaże były płacone, też tak w 110% dla trenera, nie, że jak, a nie tylko w tych 10%. Nie, no mam nadzieję, że te 10% zarobiłeś z gaży, jak przystało na, powiedziałbym, tradycję dobrego zawodowego boksu. Teraz fala krytyki na mnie spłynęła, to chciałbym zarobić tyle, ile tej fali, to dzisiaj jestem milionerem. No, no właśnie, Piotrek tutaj, proszę państwa, Piotrek tutaj wylewa żale. Dobrze, słuchaj, bo masz wielu podopiecznych, między innymi Mariusza Wacha, który przegrał kilka miesięcy temu z Bakole. W tej chwili wiem, że Wach Boxing Team tutaj zorganizuje sobie sam galę w twoim Dzierżoniowie bez udziału publiczności na odbudowanie dla kilku zawodników. Dokładnie tak. Tylko rodziny przyjdą, tak? Tylko rodziny, piknik, będzie grill stał z boku. Słyszałem, że prawie wszyscy za darmo boksują zawodnicy. No tak, mówię, martwiąc się o twoją garę, że trener ma 10%. Szczerze mówiąc, nie. Wiecie co, ja traktuję to jak pasję, to jest może mój błąd. Już nie chcę, żona też nie może tego słuchać, co dzisiaj mówię, bo będzie rozwód. Tak, to jak pasja, to kocham, tak? I ja nigdy nikomu nie wchodzę do portfela, nie zaglądam, ile dostał z walki i nie patrzę, nie liczę, ile mam 10, czy może za 10%. Ja liczę w uczciwość zawodnika każdego, przynosi mi tam jakieś pieniążki, gdzie mi przelewa i na słowo daję, jeszcze nikomu się nie spytam, czy to 10%. No ale my musimy dbać o twoje interesy. Jak zawodnik boksuje za zero, to trener też te 10% zero i zero. Pieniądze, to nie będę myślał o treningu i... Dobrze, słuchaj, powiedz, jaki jest pomysł na Wacha? Co wy chcecie jeszcze zrobić? To bym pytanie skierował do Mariusza Wacha. Ja jestem... Słuchajcie, tak podsumowując, chciałbym, żeby się tak posłuchać. Mariusz Wach w życiu nigdy nie miał z górki, zawsze miał pod górkę. Powiedzmy sobie, te jego przegrane, nie wszystkie były, nie powinny być tak przegrane. No, walka z Millerem była ciężka, ale gdyby nie złamana ręka w drugiej ręce, nie wiem, żeby wygrał, ale naprawdę walkę mógłby zrobić kapitalną, bo naprawdę się rozkręcał. Walka teraz z tym Bakole, no słuchajcie, no nie chcę mówić przyczyn, może, ale no nie można, słuchajcie, no jak jest, pije się, słyszę, że wy jakieś, glukozy na rozgrywce pijecie, je się paluszki i pije się wodę z cukrem, no to nie będę dalej tego komentował, bo brak, bo wiemy, co robić, tak, jest skoka tego, no, dobrze mówię, insuliny i gwałtowy spadek, się szybszy jak ten skok. Także 2-3 walki u Mariusza, były 3 walki, tak można powiedzieć, to w ogóle to taki na własne życzenie mógł przegrać. Ta kariera mogła się potoczyć całkiem inaczej. Także u Mariusza też już jest wiek, 40 lat. Zapytam wprost, po pierwsze, czy ty widzisz już takie, jako trener, pierwsze efekty zmęczenia boksem? Trochę innej mimo wszystko odporności na ciosy, innego refleksu. Po drugie, czy uważasz, że Mariusz jeszcze gdzieś tam w głowie ma żar, żeby boksować rzeczywiście o jakiś, nie mówię, ten najwyższy sukces sportowy, czy Mariusz dzisiaj bardziej, wykorzystując swój dobry rekord, warunki, będzie bezpiecznie dla siebie jednak, no, mierzył się z prospektami, żeby zarabiać pieniądze? Na pierwszą rzecz pytania, oczywiście, Mariusz już widać. Już widać czas reakcji, widać jego reakcję na ciosy. Już jest tam jakiś automatyczny odruch głowy do tyłu, czy tam przymknięcie oczu. No ale niestety, no, ma 40 lat i ja sam wiem po sobie, że to u mnie też już był taki pierwszy sygnał. Pierwszym u mnie sygnałem było, że nie chciałem boksować, bo przestałem się bać. A wiem, że to już wtedy nie było czas zmysłów. Nie jestem czujny tak w wyniku. A to dlatego, że się dowiedziałeś, że z Maćkiem możesz boksować. Nie, słuchajcie, też to miałem wiek. Powiem wam szczerze, no Mariusza już widać wiek, ale Mariusza jeszcze stać na naprawdę stoczenie paru dobrych walk, przy dobrym przygotowaniu się i w końcu podejmowanie decyzji przez siebie. Mariusz był taki zawodnik, który idzie zawsze na łatwiznę, żeby on woli, żeby ktoś zawsze, osoby trzecie podejmowały za niego decyzję, tak? Nigdy nie lubiał być... Mariusz jakby stanął na skrzyżowaniu i w lewo szli piękni, w prawo
prawo szli mądrzy, to by Mariusz stał 10 lat, 20 lat i tak by nie wiedział, czy byś dołożył wejść w prawo. Tak? Ale jest to bardzo sympatyczny człowiek, bardzo go lubię, bardzo go szanuję, i, bo jest fajnym człowiekiem. I Mariusz stać jeszcze na stoczni paru dobrych walk, naprawdę dobrych zawodnikami, ale prawda jest taka, że już wiek już gdzieś tam się odczuwa u niego. No, nie chciałbym zobaczyć Mariusza Wacha po prostu i jeżdżącego do zawodników typu Hurgowicz i sprzedającego rekord, bo to będzie po prostu dla nas, którzy znają Mariusza od wielu, wielu lat. Bo my go też tak lubimy. My go lubimy i po prostu no, ja nie chcę oglądać takiej historii, że będę widział z walki na walkę Wacha jeżdżącego do... No tak, ale z drugiej strony Mariusz poświęcił do kogoś, kto rośnie. Dla tego boksu wiele lat. Tak jak Piotrek mówi, nie wie, czy jest mądry, czy piękny do końca, więc w takiej zwykłej pracy też zrozum, że ciężko się odnaleźć. On jednak umie te rękawice założyć, zawiązać, zadać lewy prosty i przyjąć cios. I tak zarabia na życie. Powiem ci, że no, po tego pierwszego... Tomasz stwierdził, że jest idealny, także on jest mądry i piękny, ale... Mariusz, naprawdę, widać, on tak w ogóle zaczął boksować, mając 20 lat, nie wiem, pamiętacie o tym, wyszedł z wojska i zaczął uprawiać boks. Mariusz, naprawdę się stać na dobre walki, ale prawda też jest taka, że przywołanie ciosów już, i to już jest inny odbiór, czas reakcji, szybkość, to już jest znak wieku i jest to widoczne, ale jeszcze przy tych takich już, że tak powiem, głosach jego już, że tak powiem, dość, no, lat, jeszcze stać go na dobre pojedynki. Czyli mówiąc krótko, matchmaking ma już ograniczone pole, ograniczony zasięg, trzeba wybierać takich zawodników, którzy nie stworzą nadmiernego ryzyka. No, jest taka kategoria, już pięściarzy, tylko że trzeba powiedzieć, że wiesz, no, na komfort wyboru mogą sobie pozwolić ci, którzy płacą i inwestują w zawodnika. No, dzisiaj się bardziej jednak obawiam, że to Mariusz będzie zawodnikiem dopraszanym do walk zagranicznych, bo wiemy, no, Mariusz jest sobie sam sterem, żeglarzem okrętem, swoim promotorem. Chociaż wiesz, może mieć tych propozycji na tyle dużo, że może sobie wybrać korzystniejszą przy jego warunkach fizycznych i dobrym rekordzie. Tak. Jasne. Ale ja uważam, że jeśli Mariusz by to w Polsce zrobił dobre zainteresowanie, na przykład walką rewanżową z Arturem, czy się jakiegoś Polaka by to można było dobrego znaleźć, wiadomo, że tu musiałby też za tym iść jakieś fajne finanse, także byśmy tu jeszcze z Mariuszem mogli... No ale widzisz, że Artur się chyba nie palił za bardzo do tego rewanżu, jaki byłby tego finish, nie? Także... No i właśnie, teraz wracamy do tej walki. I to właśnie taki brak niekiedy mu Mariusza zdecydowania. Gdy Mariusz bardziej by szybciej zdecydował się w 6 rundzie, to w 7 rundy już, to 8 rundy by nie było, tak? Ale Mariusz jak zwykle wolał jeszcze poczekać. Mariusz, przede wszystkim Mariuszowi pomyliły rundy. On myślał, że jest 8 runda, a to była 9. Ale jeszcze, a to by się pomyliły? Chyba nie. W tej walce, zdarzyło mi się, ale nie w tej walce. I ja powiedziałem mu, to jest 9 runda, on mówi, a nie 8, a nie, to jest 10 runda, on mówi, a nie 9, ja mówię, nie, chłopie, to już jest 10, i wtedy ruszył. I to właśnie, ty Mariusz był bardziej zdecydowany, ruszyłby na Artura w 5 rundzie, to już by 6-7 rundy już by nie było, tak? Pamiętasz trenera Antoniego Zygmunta? Tylko z opowiadań, no bo on miał takie metody, jak już byli tacy niezdecydowani pięściarze, to on już nawet takich różnych ręcznych historii używał, żeby troszeczkę ich pobudzić do tego, żeby walczyć, i był w tym dosyć zdecydowany, ostry i powiedziałbym brutalny. Nawet chwilami są inni, którzy robią to. Pamiętam trenera Wałujewa, którego poznałem kiedyś w Hanowerze, bo 3 dni mieszkaliśmy w tym samym hotelu, to mi opowiadał, że staje przy nim i go błaga, że on umrę na serce, Niko, jeżeli ty nie zaatakujesz, a on mówi, i tak jest tak dobry mi, że nie chce ich bić. Musimy teraz przyspieszyć, mamy kilka tutaj takich tematów, które przygotowaliśmy do naszej analizy, co przed nami, bo to co za nami to wiemy, natomiast gdzieś tam musimy żyć przyszłością. Najbliższy weekend, kilka walk, gdzie nasze oczy będą skierowane pewnie na ring w Rzeszowie i w Londynie. Izu Ugonoch kontra Łukasz Różański. Izu Ugonoch 18-1 25 lutego 2017 roku, boksując u Ala Haimona, przegrywa przez nokaut z Dominikiem Brazilem. 25 maja z niedożywionym Fredem Kasim walka się kończy bardzo szybko. Kasi rezygnuje z pojedynku. Dzisiaj mamy lipiec już 2019, czyli upłynęło kolejne 14 miesięcy. W międzyczasie podpisanie
kontraktu promotorskiego z Dariuszem Michalczewskim, dwie gale przez Michalczewskiego odwołane, śmierć Andrzeja Gmitruka, zmiana trenera, teraz pod skrzydłami trenera Anucina i Dariusz Michalczewski dogadujący się z byłym promotorem Izu Ugonocha na współpracę, walka z Różańskim w Rzeszowie, a więc w miejscu Różańskiego. Jak wy spoglądacie na ten pojedynek? Zaczynamy od Andrzeja. Wiem, że Różański solidnie się przygotowywał. Między innymi przyjeżdżał na sparingi do Huntera. Jeden z tak. Hunter, Mateusz, mój kolega redakcyjny, z nim rozmawiał kilka dni temu. No, wyrażał się pozytywnie o Różańskim, ale może to było w tym troszeczkę takiej. Różański, no, ostatni rywale. Przypomnijmy, ma 10-0. Tak. Szomor, Sprot i ten Niemiec Buchemiller, zdaje się, z tego co pamiętam, w Gliwicach. To byli ostatni rywale Różańskiego, więc no, gigantyczny przeskok. Chociaż tak naprawdę to myślę, że dzisiaj ta pozycja Ugonocha w polskim boksie, ona jest taką tęsknotą za kimś, kto zaistnieje, bo chyba najmocniejszym rywalem, z którym wygrał do tej pory Izu, jest impreza Polsat Boxing Night, kategoria junior ciężka, i doświadczony Łukasz Rusiewicz, tak mi się wydaje z perspektywy czasu. No Izu, no praktycznie rzecz biorąc, nie walczył dwa lata, także jest to teraz, jak on się zaprezentuje, to jest to duży znak zapytania. No Różański, no nie był przecież gwiazdą, no bo starał się od angaż do grupy Knockout Promotion, Fiodor Łapin go odrzucił. No w czasach amatorskich nic niewielkiego nie osiągnął, dwa razy przegrał z Krzysztofem Głowackim. No dla niego jest to oczywiście szansa, no bo walczy u siebie, będzie miał olbrzymi doping, no ale jeżeli by to Izu przegrał, no to by świadczyło o tym, że no, trzeba chyba trochę inaczej spojrzeć na jego karierę. Olbrzymi doping, a słyszałem, że bilety się słabiutko sprzedają. Tam, ale zawsze tam z Czarnej i Sędziszewskiej, tam ze dwa autokary przyjadą. Na ile liczysz? Ja myślę, że będzie 5 tysięcy, spokojnie, dlatego że to jest jubileusz klubu Stal Rzeszów, która zyskała awans do drugiej ligi. Właścicielem klubu jest właściciel firmy, która jest jednym ze sponsorów gali, która jest sponsorem Różańskiego, więc sądzę, że w najgorszym wypadku to po prostu kibice zostaną przez właściciela klubu zaproszeni na stadion, żeby gdzieś ten jubileusz tutaj jakby też... Ale wiem, że się słabo sprzedawa. ...przypieczętować eventem pięściarskim. No, ja myślę tak, no, jeśli Izu nie wygra z Różańskim... No to w ogóle nie ma o czym. To szkoda czasu na ten sport. Wszystkie argumenty są za. I jesteś w stanie znaleźć argument tutaj Łukasza w tej walce? Nie. Jedynym... Powiem tak, mówi się, że pójście do przodu Łukasza Różańskiego to będzie dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę pojedynek z Brazylem, który poszedł na Ugonocha, to ten wszedł z nim w wymianę. No i tam się nie skończyło dobrze, chociaż z małymi sukcesami Ugonocha. Natomiast jak wejdzie w wymianę z Izu Różański, żeby pójść tak agresywnie, no to i Izu ma szybsze ręce moim zdaniem. I jest bardziej zawodnikiem wszechstronnym i ma lepszy zasięg i ma mocniejszą bombę, tak mi się wydaje. Także tutaj nawet w tej wymianie więcej argumentów widzę Ugonocha. Jeśli chodzi o czyste same aspekty bokserskie, jeśli Ugonoch uruchomi nogi, jeśli będzie realizował to wszystko, te wszystkie obrony, które robi, i będzie boksował za lewym prostym, no to też tutaj powolne rozbilanie z kolei Różańskiego. Ja oczywiście mam tam sympatię do teamu Różańskiego, bo raz chłopak z mojej ziemi, dwa, no to lubię takie historie, gdzie ktoś tam praktycznie z niczego, ciężką pracą, sympatią ludzi ma szansę za chwilę stoczyć pojedynek. Trzy, no w jego narożniku dobrze mi znany Marian Basia, który tak kiedyś trenował Iglopol Dębica przez wiele lat w tym złotym okresie dla Iglopolów w pięściarstwie amatorskim. Ty, Piotrek, jak spoglądasz na tą walkę? Dajesz tutaj jakieś szanse Różańskiemu? Na pewno budzi duże zainteresowanie. Osobiście był, to bym w Polsce powiedział, akurat wyjeżdżam, ale na pewno bym chciał to gdzieś obejrzeć. No jest to na pewno interesujący pojedynek, bo Izu też te przerwa. Już tyle razy się do tego pojedynku, nie wiadomo też w jakiej formie jest. A ten młody, głodny wilk, tak, jeszcze boksujący u siebie. Nie taki młody. No dobra, ale... Taki po 30. Tak. Ale dobra, no ale w każdym razie młody doświadczeniem, tak, można powiedzieć, że nie ma nic jeszcze, nie miał jeszcze takiego przeciwnika. Ja czuję, że no, to będzie fajny pojedynek. A ty chciałbyś walki u Gonochwach?
szczerze mówiąc, nie myślałem, ale gdy, no, no, na pewno się musiałoby tutaj, byśmy odstawali, ale to jest boks. Maryś znowu potrafi przyjąć, wyjść w wymianę, tak? To jest, no, pojedynek byłby fajny. Słuchajcie, kolejna walka na tej gali to jest starcie Pawła Stępnia z Markiem Matyją, obaj z dobrymi rekordami. Matyja 16-1-1, pamiętamy jego remis w ostatnim czasie, choćby z Darkiem Sękiem. No, w ostatnim czasie to byli tacy rywale, którzy raczej już nie mają takiego, powiedziałbym, ciśnienia na wielkie zwycięstwa, czyli Wóz i Grawka. Stępień 12-0, ale też trudne momenty, chociażby w walkach z Machtijenką czy Suchockim. Ty znasz, Maciek, obu tych zawodników, czy... No tutaj faworytem jest Stępień, natomiast czy Matyja ma jakieś argumenty, które mogą tutaj jakby pokrzyżować plany Stępniowi? Czy ja sprawałem sporo z jednym i z drugim, nie wiem. I wcale powiem ci szczerze, że nie sparowało mi się z Matyją dużo łatwiej niż ze Stępniem. Ze Stępniem też w jakiś sposób sprawało mi się... Marek to jest taki bardzo solidny rzemieślnik. Natomiast Paweł na pewno ma tą iskierkę Boga, ale też ta iskierka czasami powoduje, że on... Ale wiesz co, Paweł ma nie do ciągnięcia w czymś innym. Często gdzieś tam jest taki niepewny w swoich ruchach, często zostaje przy linach, często musi poczuć rywala. Na pewno Stępień będzie miał przewagę szybkości, koordynacji, na pewno Stępniowi pasuje u Marka to, że Marek jest przewidywalny, że jest od niego wolniejszy, że ma obronę jednostronną, czyli tylko obrona blokiem. Marek bardzo rzadko korzysta z uników czy tej pracy nóg. To będzie Stępniowi pasowało. Co będzie bardzo mu nie pasowało, to konsekwencja Matyi. Powiem ci szczerze, że Matyja jest niezwykle silnym zawodnikiem, jak na tą wagę, i nie mówię tu o pojedynczym ciosie, bo nie ma tego ciosu takiego. Natomiast ogólnie w przyjęciu ciosów, w spychaniu rywala, w jakimś tam klinczu. Ja nawet widziałem jego sparingi, sam z nim sprawowałem, a sparingi nawet z Głowackim, i on jest w stanie taki cios przyjąć. Tak, ale z Masternakiem sporo sparuje. Tak jest, także ja uważam, że Stępniowi może nie pasować to, że on będzie trafiał czysto Matyję i ten Matyja będzie dalej na niego szedł. I jeśli Stępień się zagapi, tak jak się w niektórych pojedynkach, bo na przykład Machtijenko jest o podobnej specyfice, oczywiście gorsze ma argumenty niż Marek, jeśli chodzi o technikę i fizyczne, natomiast dosyć mocno uderza idzie do przodu. Ja się spodziewałem po tej walce z Lesterem, z Kubańczykiem, że to wszystko błyskawicznie nabierze rozpędu. Ale on miał te kontuzje, pamiętasz, kaletka łokciowa, lewa, prawa, i to zahamowało jego karierę. No teraz ja w nim wczoraj zresztą rozmawiałem. Twierdzi, że jest bardzo fajnie przygotowany. No, byli na tym obozie szkoleniowym w Wielkiej Brytanii. Tak, w Walii u Liselbiego. Tak nawiasem mówiąc, on wspominał, bo oni w czasach amatorskich walczyli w Oleśnicy. I ta ciekawa historia, mówi, zadzwonił Wojtek Bartnik, żeby przyjechać. To po tym, gdy już Matyja zdobył mistrzostwo, potrzebna walka pokazowa. No, walka pokazowa, ale okazało się, że jest walka punktowana. Wypunktowali dla Matyi, a Stępień mówi, w książeczce wpisali mu remis, no, żeby to jakoś tam wyjść z tego. No, jest przekonany, że wygra, bo mówi nam też, no, historia będzie podobna, jak było w Abdulajew Scotto. Na igrzyskach Abdulajew wygrywa Scotto, potem na zawodowstwie Scotto z nim wygrywa już mistrzostwo świata, i tu jest przekonany, że będzie podobnie. No wiesz, Abdulajew wygrał Scotto, bo po prostu był starszy, wtedy był doświadczony, a Scotto był bardzo młody. Janusz chłopak. Stępień czy miał 18-19 lat. Wcale nie jestem przekonany, że Stępień wygra z Matyją, tylko zależy od tego przygotowania. To, że zawodnik mówi, że jest świetnie przygotowany, to kompletnie nic nie znaczy. Ale plusem mogłyby te sparingi walki, bo to może dać pewności siebie, czyli ta, te przestrzeń, które jest wszystko ogromne, będzie raczej zależało od tego, co ty powiedziałeś. Stępień jest takim zawodnikiem, który ma naprawdę trochę talentu, ma fajne warunki. Ruchowego, ale popełnia taką masę błędów w walce, że jeżeli będzie walczył tak, jak walczył Suchockim i te błędy co popełnił, no pytanie tylko będzie wtedy następujące. Czy Matyja będzie potrafił te wszystkie błędy wykorzystać? Pan, jeżeli wykorzysta, to może Matyja wygrać. Pan trener Piotr Wilczewski. Bardzo dobrze powiedzieć. Teoretycznie wydaje mi się, że wygra, może być lepszy w tej walce Stępień, ale walka ostatnio pokazała, gdzie leżał Stępień na deskach, chwila nieuwagi. A Marek, ja bym tak powiedział, tutaj kolega, że na przykład on ma w prawym prostym
prawy pasy ma mocny i czuje, że chwilami uwagi zlekceważenia albo poczuje przewagę, że wygrywa, to może na ten prawy pasy przyjąć i może być... No to musimy jednym zdaniem, żeby tutaj, wiesz, potem to się nagra i będę w następnym programie rozliczał. Ugonoch czy Różański? No ciężko, no Ugonoch. Ugonoch. No wiesz, nie lubię ryzykować w tej sytuacji. Nie, Ugonoch. No jeżeli ma walczyć Ugonoch dalej, dobrze, przechodzimy do walki w kategorii półciężkiej. Matyja czy Stępień? Matyja. Stawię na Matyję też. Stępień. Muszę być solidarny, Stępień. Czyli prawa Stępień, lewa Matyja. Dobrze, słuchajcie, to wpadamy teraz na ring, bo zostawiamy już polską kartę. Wpadamy na ring w Londynie. Tam dwie walki w kategorii ciężkiej. Zaczynam. W Szaloni 13 walczą. 13. Następnego tygodnia. A bo myślałeś, że... Nie, ja tak chcę jeszcze o tej londyńskiej imprezie. Miałem jeszcze pogadać o Pacquiao, o Turmanie, ponieważ nam się przedłużyło, to chyba sobie zostawimy na następny pojedynek, ale wpadnę na 13 do Londynu. Joyce kontra Brian Jennings. Czy Jennings to już jest dzisiaj tylko sprzedawanie nazwiska, czy waszym zdaniem tutaj coś jest w stanie ugrać w starcie? Joyce wygra moim zdaniem przy czasu. Czasówka. Ale myślę, że Jennings to nie jest tylko sprzedawanie. Też chyba stawiałbym na Joyce'a, chociaż przyjmuje piekielnie dużo. Przyjmuje Stephen to, ale co... Ale Stephen co nie wyprzeprowadził, to go trafiał, a Jennings jednak w tej chwili jest trochę od Stephena w obronie lepszy. Natomiast nie jest to chyba sprzedawanie rekordu, bo on ostatnio coś tam wygrywał, ten Jennings. No nie, no Jennings walczył z Rivasem, miałem takie wrażenie, że zobaczyłem zawodnika, który już nawet nie chciał opanować kryzysu. Tylko w momencie, gdzie został trafiony, to już jakby się psychicznie poddał, a wydawało się, że... A tu kryzysy będą, dlatego stąd można stawiać na Joyce'a, natomiast nie będzie to walka łatwa. Jak na prospekta, to myślę, że to nawet jest niezłe wyzwanie do tego. Ten drugi pojedynek w Londynie również niepewny i to świadczy. Ale co ciekawe, w tym pojedynku będzie walczyć, mówię, Jennings i Joyce, dwóch zawodników, którzy zaczynali mocno po 20. 22 lata miał Joyce, ale bardzo bogatą karierę amatorską, co ciekawe, i również w USB. Natomiast wiemy doskonale, że Jennings 24 lata, jak zaczynał boksować, także to też można. Czy Andrzej postawisz, że chyba 20 lat. Nawet 20, tak. Ale, później, ale na zawodowym chyba już od 20. Postawisz na bye-bye'a, czy nie? No ja myślę, że Joy to wygra. No ma ten przydomek Juggernaut i to daje naprawdę, czyli ta taka ślepa siła. I to, ale tutaj z tą ślepą siłą rzeczywiście powinien chyba Jennings złamać, chociaż Jennings mówi, to jest high reward walka dla obu. Jeżeli się odbuduje Jennings, to na pewno się będzie starał, to on dla niego, on się zrobi tą złotą gąską, jak to określił. No słuchajcie, ja pamiętam taką dyskusję na Twitterze, kiedy Artur Szpilka był przymierzany do walki z Joyce'em. Wielu mówiło, że to będzie taki pięściarz pasujący Arturowi. Janusz od razu skontrował jak klasowy bokser, że wyjątkowo to nie jest dobry pomysł. O kim mówisz? O Joyce'ie dla Szpilki. No tak, to nie, no to tragiczny pomysł. Tragiczny pomysł, bo to jest człowiek, który może dzisiaj jeszcze naprawdę przyjąć, to jest były lekkoatleta. Rzadko się tak zdarza, ale ja tak, z Tony Yoką właściwie nie przegrał walki na Igrzyskach Olimpijskich. Z Parkerem też bił się w czasach amatorskich. Wygrał Igrzyska w 2015 roku w Baku, wygrywał walki w USB. Podobno ma nieprawdopodobną kondycję. Tylko mam pytanie, jak to się przełoży, jeżeli będzie, na przykład spotkałby się z Wilderem i byłoby kilka takich strzałów, prawda, z prawej. No zdrowia ma. Na razie przejeżdża po tych wszystkich jak czołg. Pytanie, czy przejedzie również tak po dzień. Dlatego chyba nie przejechał tylko wszystkie walki wygrał przed czasem. A Johnsona? On nie walczył. Słuchajcie, Frank Warren postanowił zestawić swoich dwóch młodych, ciężkich, niepokonanych ze sobą, bo wie, że takie walki elektryzują kibiców i te bilety się rzeczywiście będą dobrze sprzedawać. Johnson, Kojano, Larte, i to są ostatni rywale 21-letniego Dibua, z którym Mariusz miał okazję sparować, natomiast Gorman, który często w mediach społecznościowych prezentuje tą swoją szybką tarczę z Ricky Hatton. No rywale, można powiedzieć, ci sami, bo Kojano, Johnson plus Kamil
Dawidy Sokołowski. To są ci ostatni rywale Gormana 16-0. Słyszałem, że miałem wczoraj okazję rozmawiać z kimś od Franka Warrena, że ostatnie 2-3 tygodnie też poświęcił na pracę z Dibuła Frank Bruno. Że on był takim człowiekiem, który pojawiał się codziennie na sali treningowej i mu udzielał swoich wskazówek. To są warunki fizyczne obu zawodników. Widzimy. Chwalił go przede wszystkim. Tak, 194 Gorman, 196 Dibuła. No i ciekawa walka, bo Gorman na pewno szybkość, na pewno też nieźle składający te kombinacje. Dibuła mocny cios. Ale ja boję się, że rozmawiałem z Mariuszem Wachem i powiedział, że słuchaj, on ma problem z takim złożeniem kombinacji, że bije pojedynczymi ciosami. I że nie tak wcale mocno, jak mówił. Nie, mówi, że bije mocno, także właśnie pojedyncze ciosy, tak? I Mariusz powiedział, z kombinacjami jest troszkę gorzej, ale no mówi, ten cios, jak już to idzie w celu pojedynczy, no to robi ważny, dokładnie. Ja obawiam się, że w przeciwieństwie do walki Joyce'a z Jenningsem, to może być nieciekawy pojedynek, bo oni się znają jak łyse konie. Gorman twierdzi, że w czasach amatorskich przesparowali około 300 rund. I podobno, a panie Andrzeju... I zawsze był lepszy Gorman. Podobno tak, nie przegrał ani jednej rundy, a to twierdzi, wiem od chłopaka, tak, który był w kadrze angielskiej. Gorman tak nie przegrał ani jednej rundy. Tak, zawsze miał, jak on określał, upper hand. Tak. To jest ciekawa bardzo historia. Bo Ryszard Lewicki mi opowiadał, który był z nimi w kadrze razem. Mówi, oni nie stanowili takiego pierwszej opcji, nie byli tak, ale stoczyli masę tych rund, nie wiem, czy 200, czy 300. No, i z tego 300, podobno wszystkie rundy, jak mówiono, Gorman, ci, którzy byli w tych, że wszystkie rundy wygrywał Gorman. Teraz jest pytanie, czy w tych innych warunkach, bo ten ma jednak uderzenie, ten ma jednak bez kasku i w dziesiątkę. Czytałem teraz taką analizę, dzisiaj tu przychodząc z Prawdy Telegraf, była tego pojedynku, kto będzie lepszy, i mówił to Davison, czyli trener Tysona Fury. Powiedział ciekawą historię, że powiedział, jeżeli Gorman, który ma bardzo dobrą pracę nóg, jest szybki, tymi zmianą arytmią kroczków, dłuższy, krótszy, wyprowadzi troszkę, wiesz, z równowagi fizycznej czysto, że jak Dibuła nie może, goniąc swojego rywala, nie może stanąć równo na nogach, to wtedy ten jego cios nie ma tej siły, wartości. Oczywiście. I to jest, a Gorman to potrafi, że potrafi neutralizować czyjeś zalety. Jeżeli to mu się uda, to prawdopodobnie walkę wygra, ale Dibuła ma uderzenie, czego by o nim nie mówić. Ma słaby, w ogóle jak oni mówią, nie ma w ogóle head movement, nie ma w ogóle body movement, zupełnie. Ale jest lewy prosty, bardzo mocna prawa ręka, lewy na dół. To obejrzyjcie dokładnie jeszcze obu zawodników, a także Joyce'a z Jenningsem, bo sobie jeszcze o tych walkach porozmawiamy w przyszłym tygodniu, przy okazji następnego pojedynku. Wtedy myślę, że się skoncentrujemy również na starciu Artura Szpilki z Derekiem Chisorem, bo tam podobno na zwycięstwo już czeka Joseph Parker, który wygrał swoją walkę na waszej gali z Lepajem. Sympatyczny. Bardzo sympatyczny, jestem pod wrażeniem. Grzeczny, grzeczny, sam, że jak powiem, zaczep taki w sensie, że rozmowy i winie, no od razu się już inaczej człowiek zaczyna spojrzeć na tego człowieka, który nie nosi nos, nie zaciera nosa. Mistrzem świata był, bardzo sympatyczny, dobre wrażenie na nas wszystkich, tu można powiedzieć. I za tydzień sobie porozmawiamy również o walce oczywiście Kita Turmana, niepokonanego z Manny Pacquiao, bo to też myślę, że bardzo ciekawe starcie. W tej chwili jednym ze sparring partnerów trzech Kita Turmana jest Łukasz Wierzbicki, który spędza czas na Florydzie. 3 tygodnie sparingów z Kitem Turmanem, także myślę, że to bezcenne doświadczenie dla tego chłopaka, który krótko jest w boksie zawodowym, a tam podobno wygląda to bardzo obiecująco, jeśli chodzi o sparingi z Turmanem. Ale sparing to nie walka, nie, wiemy. Dokładnie. Ale trzeba sparować i uczyć się od najlepszych. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dziś. Piotr Wilczewski był naszym gościem specjalnym. Maciej Miszkin, Janusz Pindera, Andrzej Kostyra. To było kolejne wydanie magazynu W Ringu. Czekamy na 5. polskiego mistrza świata. No, musimy jeszcze trochę poczekać. Na pewno dłużej niż na kolejne wydanie magazynu W Ringu. Także wkrótce będziemy z państwem. A dziś to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia.